Hej, witajcie wszyscy odwiedzający ten profil. Dziękuję tym, którzy do tej pory go zasubskrybowali, a tym, którzy są po raz pierwszy, to chcę się przedstawić. Nazywam się Mirosław Pietrzak i profil ten w założeniu jest skierowany do tych, którzy chcieliby usłyszeć o jakichś ciekawych pozycjach książkowych, które warto przeczytać, ale nie tylko. Także jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego profilu, to serdecznie Cię do tego zachęcam, ponieważ, no, tak już jest, że jeżeli jest wola subskrybowania, to później w tym wypadku z mojej strony jest chęć publikowania. Tak już jest. Jeszcze raz dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam. Słuchajcie, kontrowersyjny temat dzisiaj będzie, ponieważ temat ten, no już od pewnego czasu, od dłuższego czasu jest wyśmiewany, wykpiwany na internecie. Możemy znaleźć na YouTube chociażby bardzo dużo materiałów, dużo filmów, które podważają argumentację zwolenników takiego tworu, który nazywa się, uwaga, Wielka Lechia. Także temat no, jest kontrowersyjny dla wielu. Natomiast od razu na początku, zanim przystąpimy do rozważenia tematów, to chcę powiedzieć, że ja nie mogę wypowiadać się tym... autorytatywnie. Ja nie mogę powiedzieć, że tak na tych terenach. Była taka polityczna struktura, która nazywała się Wielką Lechią. Albo powiedzieć, nie, czegoś takiego nie było. Nie mogę tak się wypowiadać autorytatywnie, ponieważ nie jestem autorytetem w, te, w tej dziedzinie. No mówię, tak jest. Nie jestem z wykształcenia historykiem. Prawda? Żebym mógł autorytatywnie powiedzieć, tak, rzeczywiście tak było. Tutaj była taka wielka polityczna struktura. Na terenach wschodniej Europy, która nazywała się Wielką Lechią. Nie mogę autorytatywnie w ten sposób powiedzieć. Natomiast posłuchajcie mnie, chcę zwrócić uwagę na kilka, konkretnie trzy zasadnicze takie elementy i argumenty, które pokazują, że nie jest tak, jakby chciało wielu komentatorów czy nawet historyków. Przepraszam za, za to wyrażenie, no ale muszę tak powiedzieć, że chcą przedstawić pogląd, tak jak gdyby Słowianie wypadli nie wiem, roca, z podogona i pojawili się nagle w centralnej Europie, nie wiadomo skąd, i wyłonili się, już to stwierdzenie stało się takim przysłowiowym, wyłonili się z Nienacka w V albo w VI wieku naszej ery z pagiem Prypeci. Otóż e, fakty, a więc artefakty archeologiczne, e, fakty lingwistyczne, jak również genetyka wskazują na to, że e, osadnictwo na tych ziemiach jest e, e, znacznie, znacznie wcześniejsze. I że o tych ludziach, którzy tutaj byli e, na, e, na terenie, powiedzmy, Chcę konkretnie skupić się na terenie Polski już 2000 lat temu, a może nawet wcześniej. Chcę zwrócić uwagę na te argumenty. No i później też chcę powiedzieć, no bo po to powstał ten, ten profil, na, chcę, będę zwracał uwagę, zwrócę uwagę na, na kilka książek, które uważam, że warto przeczytać, warto zapoznać się z ich argumentacją. A czy ktoś to przyjmie, czy nie przyjmie, czy ma rozbieżne w tym temacie zdanie, no to pozostaje jego sprawą. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, tak jak powiedziałem już, na trzy zasadnicze elementy, które należy przyjąć, wiedzieć. Aby rozważać bytność naszych praojców, naszych praojców na ziemiach wschodniej, wschodniej Europy. Szanowni widzowie, słuchacze, no rzeczywiście, troszeczkę taki zaskakujący, Kontrowersyjny dla wielu tytuł tego materiału, tej, tej audycji, ale już postaram się jak najszybciej wyjaśnić o co chodzi. Będzie taki troszeczkę dłuższy wstęp i później przejdę, że tak powiem, do sedna sprawy. W tytule znajduje się imię znanego redaktora. Pana Stanisława Michalkiewicza, który jest błyskotliwym komentatorem wydarzeń politycznych w Polsce, wydarzeń politycznych na świecie, jak również tym, który przedstawia bardzo wiele ciekawych tematów historycznych. No i ja muszę powiedzieć, że z wielkim zainteresowaniem zawsze słuchałem tego, co pan Stanisław ma do powiedzenia. Ale odnośnie tego tytułu chyba nie wiem 4 lata temu czy 5 lat temu, już nie pamiętam dokładnie, powiedzmy 2017-2018 rok ukazał się wywiad z Panem Stanisławem na takim profilu YouTube'owym, który kilkakrotnie zmieniał swoją nazwę Najpierw było to Centrum Edukacyjne Powiśle chyba, później Centrum Edukacyjne Polska. No i w konsekwencji y, y, zniknął ten profil y, z YouTube, ponieważ y, został y, zablokowany. No bo rzeczywiście na wiele istotnych y, 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 tematów ten profil y, zwracał uwagę. Był to profil pana Rafała Mosakowskiego i jest ten profil teraz na Rumble. Ja wiem, jak to się wymawia, ale ja chcę tak mówić, tak, tak, jak, się, tak jak się pisze w języku polskim. A więc Rumble, ten profil jest, nazywa się Centrum Edukacyjne, Centrum Edukacyjne Polska. Dlaczego akurat teraz chcę zwracać uwagę na ten temat poruszony właśnie w wywiadzie z panem Stanisławem i to stwierdzenie, gdzie pan Stanisław tą całą mitologię, że tak powiem, i pewne argumenty związane z, ist, związane z historią, związane z... Istnieniem na terenach Polski, domniemanego, że tak powiem, wielu tak sądzi, imperium Lechi, określił mówienie o tych rzeczach, a więc wypowiadanie się też przez niektórych badaczy, nawet przez znanych historyków. Tutaj na dole znajduje się link do materiału. Który zwraca uwagę na tą, tą historię, na lechicką historię? No, pan Stanisław te, te, te twierdzenia, czy te teorie, jak niektórzy mogą uważać, określił jako ubeckie żygowiny. No i z tak, zainteresowaniem słuchałem tego, to bardzo zastanowiłem się, dlaczego pan Stanisław właśnie w taki sposób to określił. No ja mieszkam, już tu teraz niedługo będzie 17 lat w Zjednoczonym Królestwie i tutaj są legendy np. o rycerzach okrągłego stołu, Prawda? O, o królu Arturze i nawet ja nie słyszałem, żeby Irlandczycy nazywali te legendy, legendy e, e, jakimiś na przykład anglosaskimi e, e, dżigowinami. No, to ta struktura e, Commonwealtu, czyli takiego Związku Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii e, Północnej. W taki sposób buduje swój no, taki pro, pro państwowy, państwowy mit, zwracając uwagę też na te legendy. Te legendy są nieodłączną częścią historii, o której się mówi, i nikt w taki krytyczny sposób, przynajmniej ja nie, nie słyszałem. Jeżeli ktoś słyszał, proszę bardzo, niech napisze do mnie, uwzględnie to być może. W, jakimś, w jakiejś kolejnej audycji o tym powiem. No nie słyszałem, żeby to było dyskredytowane, prawda? Jest taki krąg na przykład, który mówi się, że wybudowali druidzi, że wybudowali Celtowie Stonehenge i wielu jak patrzy na ten krąg, to sobie wyobraża, że on tak wyglądał i tak został odkryty. A więc te wielkie te głazy. I na górze położony głaz. No, są zdjęcia, których tutaj ze względu na prawa autorskie nie będę pokazywał, ale wielu wie, że tak jest i jest to całkiem naturalne. Jest pokazane, jak w latach 50. XX wieku były one przez sprzęt ciężki ustawiane. Odkryto tylko krąg, ale w taki sposób go zinterpretowano i tak go wybudowano. No, również jest to swojego rodzaju, swojego rodzaju legenda. Nikt tego tutaj w jakiś sposób nie, nie wyśmiewa, ale buduje państwowy etos, pomaga to budować taki mit związany ze starożytnością, z wielkością tej struktury politycznej, że tak powiem. Natomiast no, pan Stanisław w tej wypowiedzi bardzo mnie zaskoczył, mówiąc o ubeckich żygowinach, że to są ubezkie żygowiny tworzenie takiej mitologii, powiedzmy wielkiej lechi i tu od razu chcę powiedzieć, że ja jestem daleki od kształtowania nawet gdzieś w moim umyśle jakichś mitów, ponieważ swoją wiedzę przede wszystkim chcę opierać na faktach i dzisiaj na takie fakty związane z tymi Legendami, a więc związane ze starożytnością ziem, zamieszkałych ziem terenu polskiego, w ogóle całej Słowiańczyzny, będę mówił, chcę, chcę, zwrócić na nie, chcę zwrócić na nie uwagę. I powiem szczerze, że już od tych kilku lat cały czas zbierałem się, żeby wyrazić na ten temat moje zdanie i mój stan wiedzy, w tych kwestiach oparty na bardzo mm, e, ważkich argumentach, na, na logicznych ar argumentach i, i, nie, i niepodważalnych, y, zastanawiałem się właśnie, gdzie ten temat poruszyć. Tak tutaj wielu wie, od 2013 albo 2014 roku y, y, też y, mam ten. Profil, jak Berejczycy, który powstał w 2013 roku, no ale on jest skierowany stricte do świadków Jehowy, którzy zechcą go oglądać, albo do byłych świadków Jehowy na temat teologii Towarzystwa Strażnica i na temat błędności doktryn tegoż towarzystwa. Jak również z takimi, powiedzmy w pewnym stopniu, radami dla nieświadków Jehowy, ale osób wierzących, jak rozmawiać ze świadkami Jehowy, żeby wykazać im błędy logiczne w interpretowaniu Pisma Świętego. No i gdzieś to, o czym tu dzisiaj chciałbym po powiedzieć, no to nie, nie mieściło się w kanonie tamtego profilu, który ma ponad 4000 subskrybentów, no i do sporej liczby osób mogłoby to trafić, o czym chcę, chcę powiedzieć, ale gdzieś, no, mówię, te argumenty akurat i ten temat w, w dużym stopniu nie pasuje do tego profilu, chociaż, tak jak później w tym, co będę chciał, chciał powiedzieć, on jednak jest w pewnym stopniu związany z kwestiami powiedzmy z kwestiami historycznych relacji, które zostały zawarte, które zostały zawarte w Biblii. Ale to, ale to później o tym powiem. No i cały czas zastanawiałem się, właśnie wróciwszy do tego zasadniczego tematu wstępu, dlaczego pan Stanisław tak, tak powiedział, że tworzenie takiego państwowego mitu odnośnie starożytności ziem polskich, w ogóle starożytności słowiańszczyzny, dlaczego to mają być ubeckie Żygowiny? No bardzo dziwne to było dla mnie, bo wiem z historii, Powiedzmy z historii rozbi rozbiorowej Polski, że to zawsze nasi zachodni sąsiedzi chcie chcieli zdyskredytować historię i starożytność, e i e pochodzenie swoich sąsiadów ze wschodu, czyli tych, którzy mieszkali na terenach obecnej Polski. I wiele kwestii e takich istotnych historycznie często przypisują sobie. Zawsze wiedziałem o tym, tutaj na ten moment nie będę przytaczał tych faktów, argumentów, bo one są mniej ważne odnośnie tego, co później chciałem powiedzieć. Tak więc, co później chcę powiedzieć. Tak więc zastanawiałem się, no dlaczego pan Stanisław mówi o budowaniu etosu narodowego? Mówi, jako o ubeckich żygowinach. No i później, nie wiem, po, po roku chyba, po jakimś czasie, znalazłem odpowiedź pana Stanisława, w której wyjaśnia, dlaczego w taki sposób powiedział w jednym, w jednym później z takich QA, czyli pytań i odpowiedzi. I ten film pana Stanisława znajduje się na internecie. Ja e, e, zacytuję z niego odpowiedź pana Stanisława odnośnie tej kwestii. Nie będę tutaj ze względów może na, na prawa autorskie, chociaż są e, dopuszczone prawa e, cytatu, są dopuszczone pewnych, jest dopuszczane umieszczanie pewnych fragmentów w własnych filmach na prawach cytatu, ale ja zacytuję słowa pana Stanisława, odpowiedź jego, dlaczego w taki sposób powiedział. Natomiast też pozostawię tutaj w opisie do tego materiału link do tego filmu, w którym pan Stanisław odpowiada na to. Chyba, że już nie będzie nam tego filmu, bo jakoś te materiały bardzo szybko znikają. No to jak ktoś do mnie na, napisze, to ja y, skieruję go do y, tego filmu. W innym miejscu będzie mógł sobie to obejrzeć, tą odpowiedź. A więc w jaki sposób pan Stanisław odpowiada na to pytanie i teraz ja będę cytował, w jaki sposób odpowiada na pytanie odnośnie tych ubeckich żygowin, dlaczego w taki sposób tą mitologię tak określił. Zadano pytanie panu Stanisławowi, czy odwołał swoje twierdzenia, że relacje o wydarzeniach historycznych sprzed X wieku to są ubeckie żygowiny. No i pan Stanisław w tej odpowiedzi stwierdza, że absolutnie nie odwołał i nie zamierza odwołać. A temu człowiekowi, który tam zadaje to pytanie, w związku z tym, że on, ten pytający powołuje się na Biblię, no to pan Stanisław zarzuca, że zadając takie pytanie, sam jest ubekiem właśnie. Ten pytający, chociaż ten przytoczony fragment rzeczywiście nie ma nic wspólnego z kwestią starożytności ziem polskich i lechi, i tak zwanej lechi, no ale od razu właśnie ta, taki zarzut, zarzut do tego człowieka, że jest ubekiem. No i pan Stanisław tam stwierdza że próżno dyskutować z tak zwanymi hebesami i bezpieczniakami. No i mówi dalej. Cytuję pana Stanisława. Ja nie mam żadnego powodu, żeby odwoływać te ubeckie żygowiny. Przepraszam, nawet powtórzę to określenie. Między innymi y, 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 dlatego, że właśnie teraz czytam sobie z dużym rozbawieniem Adolfa Historia. Hitlera rozmowy przy stole. I co tam wyczytałem, mówi pan Stanisław. Otóż Adolf Hitler bardzo podobne zarzuty kieruje pod adresem kościoła katolickiego. Tylko on nie żadną wielką lechję wynosi, tylko Germanię. No i widać, skąd becy, czerpali inspiracje, nawet tego nie potrafili sami wymyśleć. Tylko zaczerpnęli z mądrości Adolfa Hitlera. Dlaczego miałbym odwoływać to określenie ubeckie żygowiny? Przeciwnie, przeciwnie, będę mówił, że to są ubeckie żygowiny aż do znudzenia. Tą zapowiedzią kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. No i rzeczywiście pan Stanisław kończy wypowiedź z tego QA. A pod spodem możecie znaleźć link od momentu, od tego momentu, całej tej, tej wypowiedzi pana Stanisława. No i teraz po wysłuchaniu tej odpowiedzi pana Stanisława, zrozumiałem, skąd to twierdzenie o tych, jeszcze niejednokrotnie te dwa słowa się powtórzą, ubeckich żygowinach. Zrozumiałem, dlaczego. Pan Stanisław w taki sposób mówi, ale zanim przejdę dalej i, i powiem, jak to odebrałem i jak to rozumiem to stwierdzenie, to najpierw muszę nadmienić i kieruję to do pana Stanisława, że ja również nie jestem absolutnie fanem tych służb. Dużą część mojej młodości, Pan oczywiście jest ode mnie troszeczkę starszy, ale ja również dużą część mojej młodości przeżyłem w tym ustroju i byłem wychowywany przez moją rodzicielkę, przez moją matkę w, w opozycji, że tak powiem, do tych. Środowisk czy do tych służb. Dlaczego? Ponieważ, no, bardzo przepraszam, muszę tu przytoczyć taki osobisty wątek. Moja mama, kiedy związała się z moim ojcem, była wdową. Ponieważ urodzona w 1921 roku, kiedy zaczęła się wojna, została zabrana na tak zwane roboty przymusowe do Niemiec, i później po wojnie, kiedy powróciła do Polski, to jej ówczesny narzeczony również powrócił z zachodu i powrócił w mundurze tak zwanym Battle Dress, a więc polskich sił zbrojnych na zachodzie, w mundurze, który który to mundur nosili żołnierze armii Andersa. I to było w zasadzie jedyną jego winą, bo tam, gdzie zamieszkała moja mama, już wtedy ze swoim mężem, bo, bo pobrali się na terenie ziem odzyskanych, właśnie to, że on powrócił z zachodu w tym mundurze no, wzbudziło podejrzenie nie będę tych służb wtedy to, to nazywała się później Urząd Bezpieczeństwa wcześniej Służba Bezpieczeństwa był inwigilowany był przesłuchiwany i w konsekwencji nie będę tutaj wdawał się w szczegóły bo to nie jest materiał na, na ten temat, ale właśnie z rąk przedstawicieli tej służby poniósł śmierć, co było ogromną tragedią dla mojej matki i co w dużym stopniu później odbiło się na całym jej życiu i na, na zaufaniu do instytucji ówczesnych rządowych. No. Muszę to, to przytoczyć, żeby wskazać na to, że absolutnie ja byłem również wychowywany w opozycji do tych struktur, że tak je tutaj, że takie tu, tutaj na, nazwę. Ale to stwierdzenie, to stwierdzenie, porównanie z tym, co sądził Hitler odnośnie Germanii i ci, którzy mówią o wielkiej lechi, że oni tak gdyby mówiąc o tym podważają rolę Kościoła katolickiego. A więc teraz po obejrzeniu tych odpowiedzi zrozumiałem, o co panu chodziło, szanowny panie Stanisławie. Natomiast, jeżeli mogę wyrazić swoje zdanie, no to ja uważam, że takie twierdzenia są absolutnie nieuprawnione. Dlaczego są nieuprawnione? No bo to tak, jakby historycy musieli stwierdzić, że mówienie o starożytnym Rzymie, o pogaństwie starożytnego Rzymu, jak również w ogóle o całej historii Imperium Rzymskiego, no to są historyczne żygowiny, dlatego że mówienie o starożytności Rzymu. Podważa rolę Kościoła katolickiego. No i tak jak ja to zrozumiałem, że ściśle w związku później z chrztem Polski, prawda? Tak jak to historia uczy, z chrztem Mieszka I. No ale musimy tutaj wziąć pod uwagę, że jeżeli chodzi o samo przyjęcie ówczesnego katolicyzmu, dla wielu. Dla wielu państw ówczesnych, które powstawały też na terenie Europy, no to było związane bardzo ściśle z ówczesną polityką. I był to w zasadzie akt polityczny: przyjęcie chrztu prawda, przez, przez władcę ówczesnego. No tak jak mówią historycy sprzyjający tej, tej narracji późnej słowiańszczyzny od V-VI wieku naszej ery, która to zrodziła się na, na bagnach Pry, Prypeci. Ale tak nie było, bo historyczność Słowian i mam na to dowody, zaraz na nie zwrócę uwagę, możemy cofnąć o tysiąclecia, a więc... Tych, którzy też y, mieszkali na terenach, na terenach ówczesnej Polski i może nawet abstrahując od Lechi, chociaż ta nazwa y, również jest uprawniona. Ludzi, którzy mieszkali na, y, na tym terenie, ponieważ nie możemy zaprzeczyć temu, że powiedzmy nasi wschodni y, sąsiedzi prawda? Ukraińcy, nawet mogliśmy to obejrzeć w filmie Ogniem i Mieczem, mówią na nas lachy. Lachy i dud. Tam pada ta, takie stwierdzenie, prawda? Węgrzy określają nas jako lęgiel, prawda? A więc znowu odlecha. Turcja, Lechistan. Cały czas jest używane to nazewnictwo, ta ta nomenklatura. Także nie możemy zbyt daleko tak, by odchodzić od samego nazewnictwa tych ludzi, którzy mieszkali na tym terenie. Skądś to nazewnictwo się, się wywodzi. Wróciwszy do, do, mojej, do mojej matki, to na robotach była w Augsburgu i mieszkała na dzielnicy Lechausen, co w tłumaczeniu na język polski znaczy Domy Lecha. I na tych terenach również znajduje się rzeka, rzeka Lech, i z pewnością nie jest to germańskie nazewnictwo, z całą pewnością, bo ci, którzy byli powiedzmy od strony wschodniej, od strony Rusi, to nie germanie byli nazywani La Lachami, ale ci, którzy mieszkali na terenie obecnej, obecnej Polski. My musimy zwracać na to uwagę i, i musimy o tym, o tym pamiętać. Od tego nie da się odejść. No ale tak jak mówię, wrócę do tego, bo chcę jeszcze raz to y, y, podkreślić. Nie, może, nie, nie można tak ro, rozumować, nie można tego tak rozumieć, że na przykład mówienie o starożytnym Rzymie to jest podważanie roli Kościoła powszechnego, kościoła rzymskiego, który w Rzymie powstał, możemy powiedzieć, tak? Nie możemy w taki sposób sądzić. I teraz, szanowny panie Stanisławie, bo mam nadzieję, że za pomocą jakiegoś link, linku dotrze do pana ta moja wypowiedź, chcę zw zwrócić uwagę na takie trzy zasadnicze elementy. Czy zasadnicze fakty, które świadczą o starożytności tych ziem, na których obecnie znajduje się, znajduje się Polska, ale nie odchodząc również od historii całej słowiańszczyzny, czy to Słowian wschodnich, czy Słowian zachodnich. Prawda? Ale chcę powiedzmy, no, skupić się przede wszystkim. Tutaj, na tym, na tym terenie, gdzie znajduje się obecna, obecna Polska. I bardzo ważne trzy elementy, które prosiłbym, panie Stanisławie, żeby, kiedy wypowiada pan takie sądy, wziął pan pod uwagę. Nie będą to moje wy wymysły, ponieważ no, ja, ja nie jestem z wykształcenia historykiem, ale w związku z tym, Powołam się na konkretne autorytety, żeby zwrócić Pana uwagę na błędność takiego stwierdzenia w kwestii przepraszam, jeszcze raz muszę to powtórzyć często to pada ubeckich żygowi. Jeszcze raz chcę przeprosić za ten osobisty taki wątek, który tutaj wplotłem, no ale. Nie chcę być nazwany, panie Stanisławie, Hebesem albo be Bezpieczniakiem, tak jak tam pan y, powiedział o tym człowieku, który, który zadał panu to, to pytanie, czy, y, czy skomentował. Ja absolutnie takim y, nie jestem. Natomiast teraz chciałbym y, zaprosić pana, jak również wszystkich, którzy y, y, będą tego słuchać do zapoznania się z takimi ważkimi argumentami, które pokazują, że jeżeli chodzi o że jeżeli chodzi o w ogóle słowiańszczyznę, ale też i tereny polski, no to nasi przodkowie nie narodzili się na bagnach Prypeci. Tak jak to niektórzy mówią. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Jest taki starożytny język, zresztą, no, wszystkie te języki tutaj, prawda, w Europie i słowiańskie i języki germańskie. Również języki tutaj w Europie z grupy języków łacińskich, włącznie z tym językiem, który jest używany w Anglii, to są języki, które nazywane są językami indoeuropejskimi. No i na co chciałbym zwrócić uwagę? Dlaczego tak są na nazywane? Czego uczy lingwistyka odnośnie tych kwestii starożytnych, powiedzmy na terytorium obecnej Polski? Lingwistyka mówi nam, że jeżeli chodzi o język, język, które później nazwy wszystkich języków wywodzą się od niego, a więc indoeuropejski, ten prajęzyk, który był używany w Europie, to jest język starożytnych Indii, który nazywa się sanskryt. Jego gramatyka została opracowana już 3,5 tysiąca lat temu. I teraz, szanowni słuchacze, szanowny panie Stanisławie, chciałbym zaprosić na krótką, pierwszą lekcję tego języka, a więc sanskrytu, którego, tak jak mówię, gramatyka została opracowana 3,5 tysiąca lat temu a więc zapraszam na pierwszą krótką lekcję ekam ekam dwe dwe tri nimi tri nimi sap सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश एकम एकम द्वे द्वे त्रयणि त्रयणि चतुवारी चतुवारी पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट

75% brzmienia liczebników w starożytnym języku, jakim jest Sanskryt, brzmi podobnie jak w języku polskim. 75% of the sounds of numerals in the ancient language of Sanskrit sound similar to those in Polish. Wiemy o sanskrycie jeszcze troszeczkę bliżej, no to powiem, że Hindusi, którzy mieszkają tu w Zjednoczonym Królestwie, oni wiedzą o tych podobieństwach nie tylko powiedzmy tych liczebników, ale wielu słów. Sanskryt główny religijny język hinduizmu. Język filozoficzny. W hinduizmie, buddyzmie i dżinizmie. Język, który ukształtował wiele matematycznych i naukowych formuł. Język, w którym zostały stworzone dzieła o wiecznej wartości takie jak Makabharata, Ramayana, Rarshana, Purana, nie mówiąc już o tak ważnych dziedzinach wiedzy jak astronomia, architektura, medycyna i wielu innych dziedzin wiedzy. Wiele z tych dziedzin po raz pierwszy zostały dokładnie opisane w sanskrycie. Z dumą możemy powiedzieć, że to nasi przodkowie w tym właśnie języku zrobili to wszystko. Właśnie w sanskrycie tysiące lat temu opisali w zasadzie cały wszechświat, używając tego języka. Naprawdę czujemy się dumni, że kraj taki jak Wielka Brytania dodała sanskryt jako przedmiot nauczania w brytyjskich szkołach podstawowych. Naprawdę czujemy się dumni, gdy brytyjskie dzieci w szkole rozmawiają używając sanskryckich mantr. Po prostu czujemy się dumni, gdy inni robią coś w tym języku. Kiedy jest używany na przykład w serialach i w filmach kinowych. Wiele wschodnioeuropejskich krajów przyjęło zachodnią kulturę. Jedzą jak ludzie zachodu, ubierają się jak ludzie zachodu. Ale uwielbiają pisać, mówić i słuchać we własnym języku. Nie przyjęli jeszcze języka angielskiego. Nie oznacza, że są to ludzie niewykształceni, są dobrzy w technologiach, dobrzy w wynalazkach, dobrzy w sportach, we wszystkim i używają praktycznie tego samego języka, z którego my, Hindusi, korzystamy. Większość osób oglądających to wideo nie wie o tym, że w krajach od Jugosławii do Rosji mamy wspólny język. Jest tak bardzo podobny do naszego sanskryckiego języka, że prawie co trzecie słowo wychodzące z ich ust, z ust Słowian, pochodzi z sanskrytu. Nawet ich liczebniki są w 75% podobne do naszego sanskryckiego języka. Jest tak wiele podobieństw, tak że nawet trudno w to uwierzyć na pierwszy rzut oka, ponieważ ich sposób wymowy i akcent jest inny. Dlatego do tej pory nie mogliśmy uchwycić wspólnoty ich i naszego języka, że są praktycznie identyczne. Więc jako dowód, przyjrzyjmy się teraz. W naszym sanskrycie nasze liczebniki wyglądają tak.

Tego hinduskiego, indyjskiego autora jest znacznie, znacznie dłuższy. Ja wziąłem tylko fragmenty z niego. Może nawet nie, na, nie najistotniejsze, no ale to tu bardzo długo by trwało, gdybym chciał cały ten materiał przytoczyć. Natomiast no, ten mieszkaniec Zjednoczonego Królestwa indyjski mieszkaniec mówi, że pojechał pierwszy raz na wakacje do Europy Wschodniej. Nie mówił konkretnie w jakim kraju był, ale w związku z tym, że w Indiach w szkole uczył się sanskrytu, był totalnie zaskoczony języ językami, które usłyszał w Wschodniej Europie, że są praktycznie co trzecie słowo, to, to te same wyrazy, tylko wymawiane z troszeczkę innym akcentem. No i tu na końcu też przytacza mm. słowa, których procentowo jest bardzo dużo, podobne w sanskrycie i w językach w językach słowiańskich, takie jak na przykład e, piti pić, sat sto, sedaty siedzieć, sila, siła, <kly> sunu słońce, smart, śmierć, swet, światło, e, sthala, stół, susak, suszyć, swój, swój Sukniaja, suknia, tata, czyli tata, ojciec, tal tło, trasti, trząś się, ma twoje, tridosa, czyli trzydzieści albo trzy dychy, tak po polsku. Utist tchati, Ustać, wstać, podnieść się. Wartate, wiercić się, obracać się. Wicur, wieczór. Wiszchal, wieszak. Wrk, wilk. E, jabrati, uprawiać seks. Żyw, e, živ, żywy. Żywita, życie, żywot. Baba, babcia. Prat, brat, brat. Tatku, wujek i dużo, dużo, dużo więcej słów. Tutaj na zakończenie nie, niektóre wymienia. Jeżeli jest je, jeszcze jest ten film na, na internecie, no to po, pozostawię do niego link pod spodem. A więc, Hindusi no, mają zasadniczą wiedzę odnośnie języka, w przeciwieństwie niestety do Polaków w Polsce, do dziedzictwa językowego, wspólnoty językowej. O czym powiem jeszcze troszeczkę dalej, no to Polskie Ministerstwo, powiedzmy, nie wiem, kultury, szkolnictwa, o tym nie wie. Albo nie, albo nie chce wiedzieć bo tego w polskich szkołach się nie, nie naucza. W przeciwieństwie do brytyjskich, w niektórych szkołach jest, nawet dzieci powiedzmy angielskie, uczą się tego, tego języka, sanskrytu, no bo nazwany jest językiem indoeuropejskim, a więc też no, uważają Brytyjczycy. Że ten język jest bezpośrednim poprzednikiem ich języka. Dlatego ten język, w nie, sanskryt, w niektórych szkołach jest na, nauczany. A tutaj podobieństwo w językach słowiańskich, w języku polskim jeszcze większe w liczebnikach i w słownictwie. I o tym w ogóle się nie mówi, szanowny panie Stanisławie. I, i, I to, że o tym się nie mówi, to jak można to, to nazwać? Jeżeli powiedzmy e, e, tworzenie pewnego takby etosu e, e, na, narodowego w taki sposób Pan e, nazywa jakoś jako ubeckie i tak dalej, i tak dalej, już nie, nie chcę powtarzać, no to jak to nazwać? Takie Podejście polskiego szkolnictwa do tej kwestii, no bo nie wiem. Nie wiedzą o tym? Tak, jak mówię. Może nie chcą wiedzieć. No ale jeszcze dalej tutaj musimy zwrócić uwagę na to, jaki korzeń jest też tego języka, języka sanskrytu. Także jeszcze to troszeczkę. Potrwa, dziękuję za cierpliwość, że wytrwaliście do tego momentu. No to jest audycja dla cierpliwych, a jednocześnie dla dociekliwych. No więc m, przejdźmy dalej. Musimy więcej powiedzieć o historii tego języka, czyli sanskrytu. Jest on językiem literackim starożytnych, średniowiecznych i wczesno-nowożytnych Indii. Ale z czego się wywodzi? Należy on, wszystkie encyklopedie o tym mówią, do indoaryjskiej gałęzi, indoirańskiej grupy rodziny języków indoeuropejskich. Troszeczkę skomplikowane? Nie, no ale trzeba te wszystkie nazwy wymienić. No i teraz, skoro język ten należy do gałęzi indoirańskiej grupy języków indoeuropejskich, no to musimy zwrócić uwagę, skoro tu jest mowa o indoirańskim pochodzeniu, na kwestię Iranu, ale nie współczesnego oczywiście. W tym wypadku współczesny Iran nas tak bardzo nie interesuje. No ale o czym tutaj, na co warto zwrócić uwagę? No na pewno większość słuchaczy... Słyszała o takim mocarstwie światowym, które w pewnym okresie pojawiło się w dziejach cywilizacji, które nazwane jest, które nazywało się Imperium Medoperskie. Państwo Medów i Persów, a więc Persowie, Medowie tworzyli tą. Strukturę polityczną militarną 550 do 330 lat przed naszą erą. No i perska teraz nazwa Iranu wywodzi się od średnioperskiej formy Eran partyjskie Arian, która po raz pierwszy ta nazwa pojawia się na monetach i w napisie przy, relie, przy takim reliefie znak, że rozstam sasanickiego króla Ardashira I. No I. Jest tam mowa o Eran Shachr partyjskie, Arian Shachr, czyli państwo Ariów, albo królestwo Ariów. I y, nazwa Iran pochodzi więc od nazwy ludu Ariów. Przy czym należy zauważyć, że już w Aweście mowa jest o Arianna-Wedżach, a więc kraju Ariów. Natomiast Achamenidzi określali się w swoich inskrypcjach jako Arija, a więc Ariowie, oraz arija y, Cithra, pochodzenia Aryjskiego. No i e, za czasów e, właśnie tych późnych, za czasów królów sasanickich, e, skrótowym e, w stosunku do Ernasz-Achr, terminem Eran, zaczęto określać całość ich e, e, państwa. A e, niezgodnie z jego pierwotnym znaczeniem Ariów, czyli e, ówczesne ludy irańskie Byli, były na, nazwane ariami. Podsumowując, Iran bierze początek od staroperskiego Araja awestyjskiego aria, aryjski. I te y, dwa ostatnie terminy są poświadczone jako najstarsze historyczne określenia ludów irańskich. Musimy to podkreślić. Natomiast, natomiast, szanowni słuchacze, panie Stanisławie, jeżeli chodzi o starożytnych Greków, to używali w stosunku do Iranu nazwy Persis, która wywodzi się od staroperskiego Parsa. Nazwy Persów, jednego właśnie z tych, z tych ludów, z terenu. Iranu, ludów irańskich, a więc z terenów medoperskich. Ze względu na to, że ówcześni Persowie pod przywództwem Achemenidów zdominowali wszystkie inne ludy irańskie, no to ich nazwa była używana przez Greków jako zbiorcze określenie na wszystkich, na wszystkich Irańczyków. A więc nazywali ich, Grecy nazywali ich Parsa. Dlaczego o tym wszystkim mówimy, o tej historii starożytnej? No bo chodzi nam o język, chodzi o język, że korzeniem, najwcześniejszym korzeniem języka sanskryckiego, a więc sanskrytu są właśnie persowie. Persowie mówili takim językiem. Tak, tutaj nadmieniliśmy wcześniej. Jest to ogromnie istotne w odniesieniu do sanskrytu. Dlaczego? No to powiem jeszcze raz. A więc, szanowni, dlatego, że musimy sobie to bardzo, ale to bardzo głęboko uświadomić wskazać, na to, wskazać na dowody, które tutaj, na które tu była zwrócona uwaga wcześniej, odnośnie języka i podobieństw języka. Praktycznie często takich samych wyrazów, że ten język, język sanskryt, jest językiem naszych praojców. Jakich tutaj mamy jeszcze dostarczyć dowodów? Jakich dowodów potrzeba, żeby na to wskazać? Jeżeli nie podobieństwo wyrazów. Tak widzieliśmy praktycznie często takich samych jak w naszym języku. Jeszcze raz, no bo to trzeba to podkreślać. Człowiek, który mówi o tych podobieństwach, on przekonał się o nich, kiedy chciał odwiedzić Europę Wschodnią, zaczął uczyć się jednego z języków słowiańskich i to podstaw te, tego języka, tak, takich najpotrzebniejszych słów. No i w związku z tym, że w szkole w Indiach uczył się sanskrytu, od razu dostrzegł, że co trzecie słowo jest generalnie identyczne jak w tym Starożytnym języku. A więc jest to język naszych praojców, którzy w pewnym okresie dziejów, przed paroma tysiącami lat, znaleźli się na terenie Europy Wschodniej, Europy Środkowej, na terenach później na południowy zachód od Polski, czyli Bałkany. I ci ludzie nie pojawili się tu w V albo w VI wieku naszej ery. Nie pojawili się znikąd. O tym świadczy język. Tylko dużo, dużo wcześniej, bo o tym mówi genetyka, o czym będziemy mówić w drugiej części, świadczą artefakty archeologiczne, też będziemy mówić. Te wszystkie fakty świadczą o tym, że ci ludzie nie pojawili się po prostu znikąd na tych terenach. No i teraz, w związku z tym wszystkim, na co wskazuje etymologia? Może najpierw dla wyjaśnienia, ewentualnie dla tych, którzy powiedzmy, może nie wiedzą, co oznacza ten termin. A więc etymologia jest działem językoznawstwa, który bada pochodzenie wyrazów, zmiany ich znaczenia i formy w miarę upływu czasu. Ponadto termin etymologia określa również pochodzenie danego wyrazu. W tym znaczeniu, w tym sensie używane jest też określenie źródło słów, a więc wyraz będący punktem wyjścia dla y, rozwoju danego słowa. To entymon. Też w taki sposób to się określa. A więc no, zwróćmy uwagę na tą, że etymologię, na co ona wskazuje. Słuchajcie, no bo ktoś y, Słusznie, może tutaj zapytać, po co na to zwracać uwagę? Po co nam to analiza? Po co mówić o źródle słów i kierować uwagę na tą tak zwaną etymologię? Po to, żeby stwierdzić, który język był źródłem danego słowa, w którym języku to słowo mogło się zrodzić. I w konsekwencji, na co później wskaże ta analiza. No, przede wszystkim w tym rozważaniu chodzi o to, który język był bazą, bazą konkretnego słowa. O to chodzi w tej, w tej analizie. I z racji tego, że w tym momencie e, najbliżej mi do języka angielskiego, chociażby ze względu na miejsce, z którego e, to nagrywam, to e, przeanalizujemy parę słów, może dwa, może trzy, z języka angielskiego. Takich słów jest e, znacznie więcej. Ale oczywiście e, w związku z tym, że język angielski. Również swoimi korzeniami sięga sanskrytu. No ale warto przeanalizować, powiedzmy, który język jest bliżej tego sanskryckiego źródła, ponieważ wskazują na to słowa. Który język jest bliższy? Czy język, powiedzmy, w tym wypadku polski, czy język angielski? Chociaż. Wiadomo, kiedy porównujemy tutaj w językach europejskich, a więc nazwanych językami indoeuropejskimi, no to okazuje się, że wiele takich podstawowych słów jest podobnych, wywodzących się również z sanskrytu. Po angielsku night, noc. Po polsku, po niemiecku Nacht. Day, angielskie. Dzień, polskie. Po niemiecku chyba de", Denstag. No ci, którzy znacie niemiecki, to, to poprawcie mnie, ale, ale tak mi się wydaje, że Tak, Po angielsku Mother. Po angielsku Mama. Również Mama. Po polsku Mama. Brother. Brat po polsku, bruda, bruda, po, e, po, po niemiecku, sister, e, siostra, Schwester e, po niemiecku, Cousin po angielsku, kuzyn e, po polsku, e, down, dół do, po polsku. E, powiedzmy sit down. To znaczy dosłownie siadaj w dół, sit down, a w sanskrycie siadać, to jest szady, po naszemu siadać. On no, tu jest sid, tylko że z kierowaniem sit down, dół, również to same słowo, prawda? No, bardzo, bardzo wiele słów w tych naszych... Językach y, podobnych, języki łacińskie, powiedzmy język włoski, polskie, noc, y, y, włoskie, notte, prawda? No, bardzo dużo tutaj podobieństw by znalazł, no ale to by y, musiało tu długo trwać taka analiza i, i nie będziemy całego słownika cytować. Natomiast zachęcam, żebyśmy wzięli pod uwagę y, kilka angielskich słów. I e, przeprowadzili tą tak zwaną etymologię, a więc skąd pochodzi dane słowo, gdzie jest jego źródło, a więc gdzie jest ten e, źródło słów. No i tutaj e, e, może weźmy słowo angielskie: write, to write, to write. Cóż ono oznacza? Tak jak słyszymy, no to mało dla nas oznacza, jeżeli powiedzmy nie znamy języka angielskiego, ale ono może już znaczyć więcej i można więcej zrozumieć, kiedy napiszemy to słowo, a w piśmie wygląda ono tak. No i tak byśmy je dosłownie odczytywali e, używając wymowy polskich liter no bo wiadomo no, to słowo zmienia się e, jeżeli chodzi o pisownię e, w języku angielskim ponieważ nazwy poszczególnych liter są inne ale tak jakbyśmy e, czytali Polskim spellingu, że tak powiem, może to słowo z, a, z angielskiego, w polskiej wymowie, w, w, w polskim nazewnictwie liter, to będzie ono brzmieć write. A więc pisać write. Słuchajcie. No jeżeli chodzi o język angielski, to nie możemy przeprowadzić y, y, takiej y, etymologii tego słowa, dotrzeć do źródło słowu, ponieważ nie ma tyle słów pochodnych od tego słowa, write, czyli write, tak jak pisamy, piszemy, tak jak w języku polskim. O co chodzi? Więc u samych zarania dziejów ludzkości, nawet jeszcze kiedy nie było papirusu, a nawet jak już był papirus w Egipcie, no to w innych częściach świata nie było tego materiału do pisania. Co wtedy się odbywało? Pismo było wyryte w kamieniu. Był ryt w kamieniu. Ówczesny pisarz, powiedzmy, najwcześniejszy pisarz u zalania dziejów miał dłuto, miał młotek i rył to pismo, prawda? I w języku polskim, który okazuje się w tym wypadku jest bliższy sanskrytowi, bo możemy wyciągnąć źródło tego słowa związane z rytem, z wyryciem. Z ryciem w kamieniu, wryte. Prawda? Tak jak, jak, jak czytamy to. A więc coś, co jest wryte. Wryć coś, wyryć. I w przeciwieństwie do języka angielskiego, dużo więcej słów w języku polskim jest związanych z tym, z tym słowem. Ponieważ na przykład, bardzo prozaiczne, ale Świnia co ma? Ma ryj. ryj. Dlaczego ma ryj? No bo, niekaż, bo, bo, bo ponieważ dzika świnia, co robi w lesie, jak szuka po, pożywienia? Ryje. Wrywa się, prawda? Ryje yy, yy, w ziemi. Biblia mówi, psalm bodajże 145 w Biblii, w przekładzie Biblii Tysiąclecia mówi o rylcu pisarza, rylec bo też rylec mógł być taki, że, że, że powiedzmy, no również pi, pisano ryto na tabliczkach glinianych a więc do tego służył rylec pisarza nie w każdym regionie był ten materiał, powiedzmy, taki jak, jak, we, jak w Egipcie, ale wcześniejsze cywilizacje. Ryły. Ryły w kamieniu. Ryły w glinie, a więc wryć, wyryć. Prawda? Więcej słów możemy powiązać z tym danym słowem, które tak wygląda w sposobie pisania w języku angielskim wryte wryte po prostu pisanie a więc coś wyryte dlatego, że u zarania dziejów ludzie w taki sposób przekazywali wiadomości dla potomnych że, że tak powiem I jakieś teksty nawet historyczne do tej pory wiele znalezisk wyryte w kamieniu drugie słowo angielskie które można użyć żeby powiedzieć o pisaniu to jest describe również to jest pisanie ale w jaki sposób znowu w jaki sposób w taki sposób się, się wymawia describe, prawda ale w jaki sposób to słowo się pisze? Pisze się y, w taki sposób. A więc describe, describe, y, dokładnie de, describe, prawda? De, stribe. A co ona, co, co ono oznacza? Kiedyś ci, którzy y, pisali, byli nazwani skrybami. Dlaczego? W języku polskim który w tym wypadku jest bliżej sanskrytu, bliżej źródła, jest to związane ze skrobaniem. Oni skrobali, powiedzmy już na innym materiale pisarskim, na korze, powiedzmy, skrobali runy czy skrobali pismo. A więc skrobać. Jest to ściśle związane ze, ze słowem skrobać. E, na przykład polskie słowo rysować, rysować, a więc pozostawiać rysy. Jeżeli chodzi o język angielski, to jest tu to draw, prawda? To, to rysowanie, no bo Malarstwo, malowanie to jest painting, prawda? Ale tutaj e, e, tu draw. I znowu źródło słów, źródło słów znajdujemy w języku polskim. To znaczy drążyć. Rysować to, jak gdyby drążyć. A więc również to jest wszystko związane z rytem, ze skrobaniem, z drążeniem, prawda? No bo wczesne e, rysunki ludzkie, gdzie były znajdywane? No na skałach, a więc były wydrążone, wydrążone po angielsku draw, to draw, a więc na, e, narysowane. Ale źródło słów tego można znaleźć e, tylko, tylko e, w, w języku polskim. A więc ten język jest bliższy. Jest bliższy w tym wypadku sanskrytowi. Tak jak zwrócił na to uwagę ten, ten człowiek, mieszkaniec Zjednoczonego Królestwa, pochodzący z Indii, o którym tutaj mówiliśmy, że co trzecie słowo wyrażone w sanskrycie jest podobne do wyrażeń, wyrazów w językach słowiańskich. Takich słów jest bardzo wiele, nad którymi moglibyśmy tutaj prowadzić tą analizę w języku angielskim. Zwróćmy może uwagę jeszcze tylko na jedno słowo. To jest słowo e, drops. Słowo drops. Jak ono brzmi w języku angielskim? Tutaj zobaczymy. To słowo krople. Drops. Drops. Krople. Drops. Prawda? W języku angielskim, no to są, mogą być drobne krople deszczu, krople, które są do oczu. No ale drops to mogą być również. Cukierki, tak, w języku polskim. No, i w zasadzie od tego słowa, czy do tego słowa, nie można w języku angielskim znowu znaleźć źródło, źródło słowo, czyli tego antymonu. Antymon, prawda? Coś antycznego, a więc pierwotnego, które było wcześniej. Nie można znaleźć tego, antymonu. Natomiast w języku polskim jak najbardziej, ponieważ coś drobnego w języku polskim, no to jest drobiazg. Coś małe, drobne, prawda? Tak jak krople są małe i drobne. E, takie malutkie kurczątka, które wykluwają się z jajka, jest ich często bardzo dużo, nazywa się drób. No ale sypać z czymś drobnym to jest drobić, prawda? A więc w języku polskim z tej, w związku z tą drobnicą można wyciągnąć tą, wyciągnąć tą etymologię. No jest to bardzo ważne zastanawianie się moim zdaniem nad etymologią słów, ponieważ to nam pokazuje bardzo ważną kwestię. A więc który język w porównaniu powiedzmy był z angielskim był tym pierwotnym językiem. A więc albo wywodzącym się z pierwotnego źródło słowu. Prawda? I jeżeli chodzi o języki naszych zachodnich sąsiadów, no to widać wyraźnie, że one ewoluowały podczas wędrówki ludów ze wschodu, w tym wypadku z południowego wschodu na zachód. I już nastąpiło w językach tych zachodnich od, na, od terytorium Polski Daleko idące przekształcenie, a więc przekształcenia wyrazów, bo już nie ma tyle podobieństw do sanskrytu, chociaż rzeczywiście, chociaż wiadomo, tak, mówimy tutaj o tym, że te języki również wywodzą się. Sanskrytu, mają korzenie w sanskrycie, ale na te języki miało również wpływ migracja, która następowała z południa e, innych, e, innych ludów. Nie wiem, jak jest z językiem celtyckim. E, jeżeli ktoś wie, to bardzo proszę e, na, napisać do mnie, może kiedyś wrócimy. Do tego tematu, przy okazji może zwracania uwagę na jakąś inną pozycję książkową. Bo jeżeli chodzi o to, co ja tutaj mówię, to akurat nie wiem, czy te wiadomości znajdują się w tych książkach, które w, dru w drugiej części chciałbym rekomendować, bo jest ich cztery, a nie wszystkie je przeczytałem. Przeczytałem jedną w całości, a drugą. E, za, zacząłem czytać e, akurat w tych książkach tej wiadomości nie wyczytałem no ale e, e, później już w, w drugiej części i tak będę chciał je wam e, wam polecić myślę, że jest to ważne analizowanie bo to nas uczy szacunku szacunku panie Stanisławie e, Michalkiewiczu to uczy nas szacunku do polskiego języka, do polskiej mowy, do polskiej genezy, do naszych praojców. I ja tak jak powiedziałem, to ja nie wiem, tu ja nie, nie mogę autorytatywnie się wypowiadać na temat wielkiej lechi, bo ja nie wiem, tak jak powiedziałem na samym początku, nie jestem historykiem, ale jedno wiem, że Słowianie i ci, którzy Nasi praojcowie z terenów Polski nie wypradli sroce spod ogona. Powtarzam to, co, co mówiłem na, na początku. A więc, więcej szacunku do naszych praojców. Zresztą dla mnie, jako dla chrześcijanina, człowieka wierzącego. Nie określam siebie mianem katolika, protestanta, nie wiem, zielonoświątkowca, adwentysty i tak dalej, ale określam siebie jako człowieka wierzącego w Chrystusa. I właśnie jako dla, dla człowieka wierzącego, dla mnie, jeżeli chodzi w ogóle o samo pochodzenie języków czy podobieństwa, czy źródło w pierwotnym języku naszego rodzimego języka, w pierwotnym języku naszych przodków w sanskrycie jest nic nadzwyczajnego? Ponieważ historyczna relacja, która znajduje się przez tak, w, w, przez tak wielu wyśmiewanej Biblii, mówi w ten sposób, to jest księga rodzaju, jedenasty rozdział od pierwszego wersetu, że mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa, a gdy wędrowali ze wschodu na zachód, napotkali równinę w kraju Shinar i tam i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego, chodźcie, wyrabiajcie cegłę i wypalmy ją w ogniu, a gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i słomę zamiast zaprawy muralskiej, rzekli, chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba i w ten sposób uczynimy znak, abyśmy nie rozproszyli się po, po całej ziemi. Wolą Boga było, żeby ludzie rozprzestrzeniali się po całej ziemi. Natomiast oni chcieli stworzyć jeden światowy rząd i zamieszkać w jednym miejscu. I piąty werset tej relacji mówi, że pan stąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieże, które budowali ludzie i rzekł: Są oni jednym ludem, wszyscy mają jedną mowę i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Nic nie będzie niemożliwe dla nich. Porozumiewają się jednym językiem i rozmnażają się, a więc potencjał myśli, potencjał wynalazczości rośnie. Natomiast oni są, chcą zbudować to miasto i wieże i stworzyć Taki jeden światowy rząd na swoich własnych zasadach, z pominięciem Boga, a w związku z tym, że nic nie będzie dla nich niemożliwe, co zamierzą uczynić, no to już wcześniej powiedzmy, stworzą bombę atomową, no i doprowadzą do, do zniszczenia całego świata, bo nic ma dla nich być niemożliwe. Cokolwiek zamierzą uczynić. Działanie zupełne przeciwne Bogu. Chcieli stworzyć rząd w jednym miejscu z pominięciem całkowicie zamierzenia tego, który to wszystko stworzył. Więc siódmy werset mówi zejdźmy więc w liczbie mnogiej zejdźmy. I pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. I w ten sposób Pan w oryginale wy, występuje tetragram JHWH rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni Ziemi, e, także nie dokończyli budowy miasta, dlatego to nazwano je Babel. Tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni Ziemi. Babel w języku angielskim jest takie określenie. Babeling, a więc w języku polskim bełkotanie, prawda? Dziecko, kiedy jeszcze nie nauczy się mowy, to używa babeling. Stąd pochodzi to, to określenie. No więc dla mnie to nie jest nic, nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o, o język. Następowała wędrówka ludów i mm, Następowało w oddzielonych grupach ludzi tworzenie słowotwórstwa, więc tworzenie nowych słów, no i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze dużo można by tutaj o tym mówić. W każdym razie zasadnicza kwestia, z jakiego źródła wywodzi się nasz, nasz język. No i wszystko na to wskazuje. Wskazuje tylko kilka tych argumentów, które tutaj podkreśliłem, wskazuje na to, że nasza historia, historia tych ziem, centralnej Europy, terenów Polski, wschodniej, prawda, słowiańszczyzny, zachodniej, ona nie jest taka, jak to się uważa. A więc ona liczy ty tysiące lat, a nie e, półtora tysiąca, ale liczy e, tysiące lat. Na to wskazuje również genetyka, na co będziemy zwracali uwagę w drugiej części. Też to nie wysiemy z palca, będziemy powoływać się na autorytety badaczy tych, którzy badają tą, tą kwestię, kwestię genetyki. No, dosyć długo, tak jak powiedziałem na początku, ponad godzinę. Dziękuję za, za wytrwałość. Zapraszam na drugą część. Pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia. thank you